zaczynamy grać po prostu. Kto pan jest? Ale to ja, Różewicz, ale pan się mnie pyta. O ile sobie dobrze przypominam, to się urodziłem rano w 1921 roku, 9 października. Ja byłem stolarzem jakimś takim pozorującym. Ta deska, pamiętam, jakoś była długo heblowana i wreszcie ten majster mówi do mnie tak: słuchaj, z ciebie nie będzie ani urzędnik, ani stolarz, nic z ciebie nie będzie. Nie przypominam sobie, w jakich okolicznościach napisałem wiersz pierwszy w ogóle, choć mogę sobie przypominać jego treść, ale co było przyczyną powstania? Może nawet zazdrość czy zawiść już w wieku lat 16 w stosunku do starszego brata, który pisał wiersze. Prawdopodobnie poezja jest, jak mówię, prawdopodobnie jest jedną z ostatnich tajemnic. W 68 roku się sprowadziłem do Wrocławia z Gliwic, z Górnego Śląska. Tam przemieszkałem swoje 18-19 lat, prawda? Po studiach w Krakowie znalazłem się w Gliwicach. No a teraz jestem mieszkańcem, obywatelem miasta Wrocławia. Tu żyję, pracuję. Co się stało, że ten człowiek zamienił się w poetę? Zasnąłem jako młody człowiek. W nocy padał śnieg. Zbudziłem się, stary poeta. Między nami leżała zielona łąka, pokryta popiołem. Śniło mi się, że pisałem wiersze. Kiedy mnie się pytają na przykład o początki twórczości, o to, jak powstawały wiersze, to ja tłumaczę po prostu, że ja jestem kimś innym. Ja jestem po prostu już kimś, ja jestem innym zupełnie poetą. Nie jestem tym poetą, który pisał utwór Maska czy Ściana. Ja jestem kim innym w sensie myślenia, odczuwania, obrazów. Moim takim przyzwyczajeniem od wielu, od dziesiątków lat, od studenckich czasów, jest włożenie z sobą ulubionych reprodukcji, ulubionych obrazów. I w jakimś pokoju jestem tak zwanym neutralnym, gdzie jest jakiś oleodrób czy tylko kalendarz. Mówię o hotelach, o wszystkim. Wtedy ja wystawiam na stoliku albo jak można wbić gwóźdek, nie, ale to się, młotek, gwóźdek, więc przykleję tam jakimś paskiem czy czymś swoją ulubioną reprodukcję i ona mnie wtedy urządza psychicznie. To są wieloletnie, długie miłości. Wieloletnie. Jeśli chodzi o malarstwo, jestem monogamistą. To znaczy porzucam potem, ale po latach znów wracam, prawda? Teraz już od Bacona odchodzę. Wracam do Rembrandta, do Vermeera, do Klee, prawda? Do liryki. Abstrakcję opuszczam, malarstwo. Po angielsku, że dla mnie! Niektóre wiersze są po prostu małymi takimi rozprawkami, są przemyślane. To są wiersze o technice pisania, tak zwane wiersze problemowe i tak dalej. Nie refleksyjne, nie liryczne, nie oparte, nie wypływające z źródła, z serca, tylko stąd. Wujek jest prawdziwy. I kapelusz prawdziwy, i wąsy prawdziwe, i spodnie prawdziwe, i nogi prawdziwe, i serce prawdziwe. Słowa i myśli
prawdziwe. Cały prawdziwy wujek. Rzeczy, zdarzenia, sprawy, przedmioty i tak dalej, i nawet słowa. To wszystko były elementy realistyczne. Czy zaczątki fabuły przerywanej w wielu miejscach też były realistyczne. Ktoś chodził, mówił dzień dobry, ktoś mu odpowiada i tak dalej. Natomiast jak gdyby na stykach tych wszystkich realistycznych wydarzeń, rzeczy, przedmiotów i tak dalej, w połączeniach miała występować poezja. Miałem sen o reżyserowaniu kartoteki. Próba odbywała się w otwartej przestrzeni, równocześnie odbywał się tu jakiś w tej przestrzeni festyn, wielkie święto. Aktorów ciągle przybywało. Wiedziałem, że jest ich za dużo i nie wiedziałem, co z nimi zrobić. Kurtyny były częścią snu o moim reżyserowaniu kartoteki. No i tak, człowiek zostaje osobą własnej komedii. Spróbujemy, jak te sprawy z gazetkami wychodzą, bo to tylko raz żeśmy spróbowali, był ten tak zwany, jak mówiłem, szum informacyjny. Jakie państwo tam macie z sobą gazetki, jak ktoś nie ma, to ja swoją pożyczę. Lubię czytać gazety, przeczytałem w życiu za dużo gazet i popsułem sobie oczy i ciągle czytam gazety od rana. Nie wiem, czego tam szukam, czego chcę się dowiedzieć, ale jest to narkotyk jakiś. Tutaj o widzę, ja mam z poniedziałku artykuł Tadeusz Różewicz w roli reżysera. Mistrz sam kreuje swoje dzieło. Zwierzęta ryczą, ludzie milczą. Który nie jest zwykłą koniecznością zdobywania odjazdowe środków do życia, ale właściciele nie mają pieniędzy ani na paliwo, ani na karmę. Budujemy w ten sposób. Chórze fretki zjadają się nawzajem. Kurtyny w moich sztukach nie podnoszą się i nie opadają. Nie zasłaniają, nie odsłaniają. Rdzewieją, gniją, chrzęszczą, rozdzierają. Ta pierwsza żelazna, druga szmata, trzecia papierowa. Odpadają kawał za kawałem na głowy widzów, aktorów. Kurtyny w moich sztukach zwisają na scenie, na widowni, w garderobie. Ja jako autor zawsze może być pani absolutnie pewny. Bardzo pilnuję swojego tekstu, a szczególnie do tego typu sztuk jak Do piachu, Białe małżeństwo i Pułapka, ale również Odejście Głodomora, przywiązuję wielką wagę do tekstu. I zbyt głęboka ingerencja, zbyt twarda chirurgia na moim ciele nie podoba mi się, szczególnie jak jest bez narkozy robiona. Nie ma teatru w głowie, że teatr musi wyjść z głowy, że nie ma teatru z kartki, nie ma teatru czytanego z kartki, że nie ma teatru bez aktorów, że nie ma teatru bez reżysera i że nie ma niestety teatru bez widowni. Ja wtedy już przeczuwałem, że to się złożyć nie może. Że to wszystko się nie może złożyć. Choć to był 55 rok. I tak to było. To się złożyć nie może. Wstawanie rano, kładzenie się do łóżek, wybieranie z jadłospisu, przymierzanie rękawiczek, całowanie się, rodzenie dzieci,
spacerowanie, granie w karty, granie na patefonie. Czy to jest na kolorowej taśmie? Bo ja, zdaje się, czerwone uszy mam. Autor! Autor! Całe życie nie można się ukrywać. Trzeba wyjść na światło. Wzruszeni pragniemy nad wyraz wyrazić wdzięczność. Cześć! Cześć! Siedząc na tym foteliku jestem, wiecie, wzruszony. No. Jeśli chodzi o mnie, to motorem mej pracy była miłość do prostego człowieka. Podnieść go, podzielić i podnieść, uszlachetnić przez łzy lub śmiech. Moje pokolenie myślało, że najgorsze przeszło. Tymczasem ciągle jakieś dziwne upiory się budzą. I moim marzeniem jest, żeby te upiory rzeczywiście raz na zawsze zniknęły. To jest bardzo naiwne marzenie o tym, żeby ludzie się kochali.